Matura rozszerzona z matematyki wcale nie jest taka trudna, bo jest bardzo schematyczna i jest dużo zadań, które zawsze się pojawiają i można ugrać na nich parę punktów, nawet jeżeli nie wie się zbyt dużo. Więc teraz, w tym odcinku sportowe przedstawienie tych zadań, tak żebyś, jeżeli nic nie umiesz, mógł się nauczyć tych chociażby podstaw, żeby parę tych punktów tam sobie nabić. Przede wszystkim zadanie, które zostało dodane w nowym patchu, w tym patchu do nowej matury, którą właśnie teraz piszecie, schemat Berluniego, Berloskuniego, czego on tam się nazywa, to nie ma znaczenia. Ale warto jest, żeby otworzyć kartę wzorów i sobie to zobaczyć. Na 29 stronie mamy coś takiego i to będziemy zawsze stosować w tym zadaniu kombinatorycznym. Więc co my tu musimy mieć? Wiemy, że Tomek i Romek grają w szachy, prawdopodobieństwo wygrania jest 1/4, czyli wiemy, że tak. Prawdopodobieństwo wygrania będzie nam 1/4, co zapiszmy. No to znaczy, że prawdopodobieństwo porażki w takim razie będzie 1 - 1/4, czyli też 3/4. No i teraz mając to, to musimy po prostu podstawić i mamy wszystko zrobione. Mamy zobaczyć prawdopodobieństwo, że Tomek wygra 4 z 5 partii. Czyli, żeby wygrać 4 z 5 partii, to musi wygrać albo 4 albo 5. Czyli teraz tak, korzystamy z tego wzoru i tu po prostu podstawiamy 4, 5 i będzie elegancko ustawione. Czyli tak, liczymy teraz P z 5 partii 4 sukcesów. No i podstawiamy 5 po 4 razy P, czyli w tym wypadku 1/4 do K, czyli do 4 razy 3/4 do N minus K, czyli 5 minus 4 i po prostu 1. Teraz trzeba to obliczyć. 5 po 4, no to wiadomo, że jak rozpiszemy 2 N, to będzie 5 silnia przez 4 silnia razy 1 silnia razy 1/4 do 4, no i razy 3/4. W takim razie 5 nam się skraca z 5 silnia, zostaje tej same 5. No i mamy 15, bo to jest 5 razy 3, razy 4 do 5. Bo tu mamy 4 do 4 razy 4. Teraz musimy jeszcze zrobić dokładnie to samo, tylko obliczyć dla 5 zwycięstw, czyli wpisujemy po prostu z 5, 5. No i znowu 5 po 5 razy 1/4 do 5. No i razy 3/4. Tutaj może nawias. 3/4 do 5 minus 5, czyli do zerowej. Czyli koniec końców tam wychodzi 5 po 5 daje nam oczywiście 1. Byśmy to rozpisali. No i razy 1 do 4 do 5 potęgi. No i tu wychodzi znowu razy 1. No i cyk, mamy to zrobione. I teraz po prostu trzeba to dodać. I dodajemy 1 do drugiego. 15 razy 4 do 5, a tam wychodzi 1 przez 4 do 5, czyli koniec końców wiemy, że to jest 16 przez 4 do 5. 16 to jest z drugiej strony 4 do drugiej przez 4 do 5, czyli jeżeli teraz sobie skrócimy, no to będziemy wiedzieć, że to jest 1 przez 4 do trzeciej, czyli 1/64. No i bam, zadanie zrobione. W ten sposób szybko 3 punkty są nasze i naprawdę nie było to trudne. Zazwyczaj po prostu trzeba tutaj obliczyć, nie wiem, 2, 3, 4 takie schematy, w zależności od tego, jakie jest zadanie. No ale tu mieliśmy 4 z 5, no to mamy 4 i 5. Jeżeli byłoby na przykład co najmniej 2 zwycięstwa, to wtedy trzeba zrobić dla 2, dla 3, dla 4, dla 5. Ale z drugiej strony, jeżeli byłoby co najwyżej 2 zwycięstwa, to wtedy byłoby 1 zwycięstwo, 2 zwycięstwa, no i oczywiście 0 zwycięstw. Proste kombinatoryczne zadanie, no i proste 3 punkty. Teraz kolejne proste zadanie, które bardzo często się pojawia, no to jest po prostu obliczenie stycznej do wykresu. I znowu, karta wzorów, mamy równanie stycznej, no i widzimy, że jedyne co musimy zrobić na dobrą sprawę, obliczyć pochodną. Teraz, jeżeli nie wiemy jak się liczy pochodną, no to przede wszystkim polecam zobaczyć ten materiał o tym, jak działają pochodne i o co w nich chodzi. No i potem z kart typ wzorów mamy jeszcze wzór na pochodną ilorazu, czyli to co my tutaj mamy. Więc po prostu najpierw liczymy sobie pochodną f' od x, no i tu nie ma jakiejś czarnej magii. Na dole to co mieliśmy do kwadratu, czyli będzie x kwadrat dodać 2x dodać 8, a wszystko podniesione do kwadratu, elegancko. No i na górze mamy pochodną, pochodną góry, czyli w tym wypadku 2 spada, 3 zostaje, czyli będzie 2 razy 3, czyli 6. No i spada nam x o 1, czyli będzie x zwykły, bez kwadratu. No i pochodna z minus 2x to po prostu minus 2. To teraz trzeba przemnożyć razy to, co mieliśmy na dole, czyli po prostu przepisujemy. No i teraz odejmujemy to, co mieliśmy na górze, bez zmian. Ważne, żeby tutaj pamiętać o nawiasie. No i pochodna dołu, czyli w tym wypadku pochodna x kwadrat, 2 spada przed, potęga nam spada o 1, czyli będzie 2x. No dodać po prostu 2. Teraz będzie trochę patologii, bo trzeba to wszystko uporządkować. Więc mnożymy na krzyż wszystko co trzeba. Czyli tu będzie 6x sześcian dodać 12x kwadrat dodać 48x minus 2x kwadrat minus 4x minus 16. No i tu minus przed nawiasem, oczywiście, ale sobie to już szybko skrócimy. Czyli będziemy mieli znowu 3x kwadrat razy 2x to jest 6x sześcian. Potem minus 6x kwadrat, to mamy minus z minusem, czyli plus 4x kwadrat, no i znowu minus z minusem, czyli plus 4x.
Tutaj faktycznie łatwo się jebnąć w tych wszystkich obliczeniach. Mianownik oczywiście przepisujemy i lecimy dalej. Dalej lecimy i patrzymy po kolei. X sześcian z X sześcian się zredukowało. Dobra. Teraz patrzymy na kwadraty. Mamy plus 12 tutaj. Minus 2, no to będzie dawać nam 10x kwadrat. Minus 6x kwadrat to będzie 4x kwadrat. I plus 4x kwadrat to będzie 8x kwadrat. Teraz patrzymy na zwykłe x. 48x minus 4x to jest 44x. I dodać 4x to będzie znowu 48x, czyli plus 48x. No i wyraz wolny, jedyny, który nam zostaje, to minus 6, minus 16, czyli po prostu minus 16. No i dół zostaje taki sam. Więc jak już mamy tą pochodną, no to wystarczy jedynie podstawić do wzoru. Wiemy, że mamy punkt x0 i 3, czyli w takim razie robimy, że 3 będzie naszym punktem. Współczynnik a, no to jest nasza pochodna, czyli 8x kwadrat dodać 14, dodać 48x minus 16 przez x kwadrat dodać 2x plus 8 do kwadratu. Zazwyczaj te pochodne są prostsze, nie ma jakichś takich wielkich szaków, no ale tutaj po prostu sobie dowalili. Razy x minus x0, no i dodać funkcja od x0. No i teraz tak, wiemy, że punkt P należy do tej funkcji, więc jeżeli wstawimy tutaj x0 i wstawimy tutaj 3, to będziemy mogli liczyć x0. No i to teraz chcemy zrobić, więc 3 będzie równe 3x2 do kwadratu, 3x0 do kwadratu minus 2x0 przez x0 do kwadratu dodać 2x0 dodać 8. No i teraz trzeba to rozwiązać, więc po prostu sobie wymnóżmy. Będzie 3x0 do kwadratu dodać 6x0 dodać 24 równa się 3x0 do kwadratu minus 2x0. Fajnie, widzimy, że to nam się zredukuje. Przerzucamy sobie na jedną stronę 8x0 po tej stronie, a po drugiej minus 24. x0 musi w takim razie równe minus 3. No i teraz już tylko finisher move wystarczy. Wiemy, że nasz współczynnik a to jest f' od naszego x0, czyli na dobrą sprawę wystarczy po prostu podstawić tutaj minus 3 do tego, co nam wyszło. Więc jeżeli tutaj byśmy sobie zrobili, że to jest od minus trójki, ta nasza pochodna, no to wstawiamy. Po ciężkiej matematyce wyjdzie nam, że to będzie minus 8 jedenastych. No i teraz możemy tutaj wstawić a to jest minus 8 jedenastych razy x minus x0, czyli minus minus 3, czyli plus 3. No i wartość naszego f od x0, czyli to jest ten punkt, który tutaj wstawialiśmy i sprawdzaliśmy, czyli plus 3. No i teraz możemy sobie jeszcze to elegancko uprościć. 8 jedenastych x dodać, odjąć 24 jedenaste, dodać 3, czyli y to będzie równe minus 8 jedenastych x plus 9 jedenastych. No i to jest wzór naszej stycznej. No i mamy kolejny punkt. Co prawda dużo tutaj było pierdolenia się z liczbami, ale zadanie bardzo proste i schematyczne. Kolejne trzy punkty można łatwo zgarnąć. No i teraz najbardziej oczywisty pewniaczek, jaki jest na maturze rozszerzonej. Zawsze darmowe 5 punktów. Parametr funkcji kwadratowej. Więc jako, że mamy parametr, pierwsze co trzeba zrobić, to założenie takie. Współczynnik przy x kwadrat musi być dodatni, zazwyczaj, jeżeli są dwa różne rozwiązania, bo musi być funkcja kwadratowa. Tutaj jest to jeden, więc nie musimy się o to martwić. No i tak, mamy dwa różne rozwiązania, czyli delta musi być większe od zera. To jest nasz pierwszy warunek. I nasz drugi warunek to, że x1 do trzeciej dodać x2 do trzeciej musi być większe od minus 28. No czyli zacznijmy sobie od pierwszego warunku. Delta większa od zera. No to co tutaj robimy? Przede wszystkim delta b kwadrat minus 4ac, czyli będziemy mieli 16 minus 4, nasze a to jest 1 i nasze c, nie zapomnijmy tutaj o tym minusie, bo on też tu stoi, minus m minus 3, m minus 2, większe od zera. W takim razie wrzućmy sobie to wszystko do środka, czyli tu będzie minus 4, to wrzucam do środka, czyli będzie z plusem i tu będziemy mieli 4m minus 12 i będziemy mieli na dole m minus 2, to wszystko większe od zera, ok. Wrzućmy sobie to wszystko na jedną kreskę ułamkową, czyli musimy wprowadzić wspólny mianownik, czyli będzie 16m minus 32, dodać 4m minus 12, m minus 2 większe od zera, czyli wyjdzie nam 20m minus 44 przez m minus 2 większe od zera. No i teraz elegancko 20m minus 44. Teraz to wszystko mnożymy przez m minus 2 do kwadratu, tak żeby było na jednej linii, nie było tego ułamka. Tak się rozwiązuje nierówność wymierną. Musimy zrobić to przez kwadrat, nie mogliśmy tego zrobić wcześniej, bo nie wiemy, czy m minus 2 będzie dodatnie, czy ujemne. No i w ten sposób mamy elegancko rysowanie paraboli, cyk, pyk. No czyli mamy tak, jedno miejsce zdrowe to będzie 44 dwudzieste, czyli to będzie gdzieś tu, 44 dwudzieste, czyli tak w skrócie to będzie 11 piątych. No a tu będzie nam dwójeczka. No i wiemy, że jest większe od zera, więc rysujemy parabolę uśmiechniętą, bo współczynnik a jest dodatni.
No i większa zera będzie tutaj i tutaj, więc za tym idzie m to będzie równe od minus nieskończoności do dwójki. Suma 11 piątych do nieskończoności. Pierwsze założenie mamy za sobą. Teraz musimy tylko rozwiązać drugie. Tutaj w drugim zawsze korzystamy z wzorów Wieta. Wzory Wieta pozwalają nam wyznaczyć x1 plus x2, x1 razy x2. W karcie wzorów je elegancko mamy, więc wypełnimy je dla naszego przypadku. x1 plus x2 to jest minus b przez a, czyli w tym wypadku minus 4 przez 1, czyli po prostu minus 4. A x1 razy x2 to będzie c przez a, czyli minus m minus 3, m jest tutaj w nawiasie, m minus 2, no i przez 1, czyli nic, tak normalnie sprawia się nie zmienia. No i teraz musimy jakoś przekształcić to, co mamy tutaj, do postaci, żebyśmy mogli tam wrzucić to x1 plus x2 i x1 razy x2. Więc musimy to jakoś przekombinować. Znany trik jest zawsze taki, że korzystamy ze wzoru stosownego mnożenia tutaj. Akurat na takiego potwora, jakiego mamy, jest wzór elegancki. Czyli my tutaj przekształcimy w ten sposób, że będziemy mieli x1 dodać x2. I to już jest fajne, bo to mamy jako minus 4. Potem będziemy mieli x1 do kwadratu minus x1 razy x2. No i dodać x2 do kwadratu. To wszystko ma być większe od minus 28. Tu też jest spoko, bo to już mamy. To też już mamy. No i teraz tylko trzeba coś zrobić z tym x1, dodać x2. I tutaj możemy zrobić taką fajną sztuczkę, że mianowicie wykorzystamy ten wzór. Widać, że jeżeli zrobimy x1 dodać x2 do kwadratu, no to będziemy mieli x1 i x2. I jeszcze nam zostaje to, a z tym musimy jakoś sobie poradzić. Więc jeżeli zrobimy tak, że zrobimy sobie ten nawiasik, podniesiemy to do kwadratu i potem na końcu dopiszemy, że odejmujemy 2x1, x2, no to na dobrą sprawę wyjdzie nam to, co tutaj wyszło, ale odejmujemy 2x1, x2 i to się zredukuje z tym i będzie x1 do kwadratu dodać x2 do kwadratu. Więc to zostawiamy, no i tu piszemy x1 dodać x2 w nawiasie do kwadratu i za tym minus 2x1, x2, no i jeszcze to x1, x2, które było z tego wcześniej i jest gitara siema. No i teraz podstawiamy wszystko, co potrzebujemy. x1 dodać x2 to jest minus 4. Tutaj znowu minus 4 do kwadratu minus 3x1 x2, czyli mamy minus, tu będzie jeszcze ten minus stąd, więc dajmy sobie, że tu będzie plus. Dopisujemy trójkę w takim razie i mamy m minus 3, m minus 2. To wszystko większe od minus 28. W tym wypadku możemy sobie podzielić przez minus 4 wszystko, czyli to z tym, tu będzie 1, tu będzie 7. I ważne, podzieliliśmy przez minus 4, więc obraca nam się ptaszek. Tu nam zostaje 16, dodać 3, wróćmy sobie tam od razu, będzie 3m minus 9 przez m minus 2, większe od 7. Wrzucamy wszystko na jedną stronę, będzie 9 dodać 3m minus 9, m minus 2 większe od 7. Teraz znowu wspólna kreska, 9m minus 18 plus 3m minus 9, m minus 2 mniejsze od 7, mniejsze od 0. Tu też powinno być mniejsze od 0, no przecież to sobie przerzuciliśmy wcześniej. My bad, mea culpa. No i po skróceniu wychodzi nam 12m minus 27 przez m minus 2 mniejsze od 0. Czyli teraz mamy 12m minus 27, m minus 2 mniejsze od 0. Rysujemy sobie parabolę, będzie uśmiechnięta, bo jest a współczynnik dodatni. No i tu będzie dwójka, a tu będzie 27 dwunastych, czyli po skróceniu przez 3, 9 czwartych. To jest oczywiście więcej od 2, więc jest po prawej stronie. No i mniejsze od 0 wiemy, że jest tu, czyli m będzie należeć od 2 do 9 czwartych. Tutaj przekopiowałem sobie jeszcze to, co nam wyszło z założenia pierwszego, bo teraz musimy znaleźć część wspólną wszystkich założeń. No i widzimy, że część wspólna tu w dwójeczce się nie zgadza. No i teraz patrzymy. Tutaj, żeby sobie to uprościć, to może dajmy, że 9 czwartych to będzie 2 i 1 czwarta. A tu będziemy mieli 2 i 1 piąta. No czyli widzimy, że część wspólna, jak ten przedział jest od 2 i 1 piąta do nieskończoności, a ten od 2 do 2 i 1 czwarta, no to część wspólna to będzie od 2 i 1 piąta do 2 i 1 czwarta. I m będzie należeć od 11 piątych do 9 czwartych. I to jest nasz przedział końcowy. To zadanie jest bardzo proste. Łatwo się tutaj tylko pojebać w dodawaniu, odejmowaniu, jakichś minusach. Jeżeli chcecie jeszcze takie zadanie sobie zobaczyć, to zobaczcie sobie ten film, bo tam też było parę takich trików i generalnie jak je rozwiązywać, a my przejdźmy do ostatniego zadania. No i ostatnie zadanie to jest zadanie optymalizacyjne albo po prostu zadanie, jakieś trzeba policzyć jakąś pochodną i minimum albo maksimum. Jest dosyć proste. W pierwszym oni nam tutaj dali oczywiście jakiegoś takiego potwora, no ale tego potwora się nie musimy bać, koniec końców wiemy, że on dojdzie do tego. No i teraz mam udowodnić, że tak to śmiga. Przede wszystkim
To, co możemy tutaj zrobić, jak mamy logarytmy takie tego typu, no to tak. No to przede wszystkim, jeżeli masz jakąś liczbę, potem jest w potędze w wykładniku logarytm, no to jest taka sztuczka, że możesz teraz zamienić 81 z x. Czyli będziemy mieli w takim razie x z logarytm 3 z 81. Dobra, spoko. Idziemy dalej. Potem tu dwójka zostaje i potem mamy mnożenie logarytmu. Znowu, jeżeli mnożymy dwa logarytmy, to też jest taka sztuczka, że możemy zamienić ze sobą te rzeczy, które są logarytmowane. Czyli to będzie logarytm 2 z tego, co było w drugim, czyli z dwójki, razy logarytm 3 z pierwiastek z 27. To wszystko podzielić na 3. X kwadrat minus 6i. I teraz wiemy, że logarytm 3 z 81 to jest po prostu x do czwartej. Tu nie ma żadnych problemów. Tutaj wiemy, że to będzie 2 razy logarytm 2 z 2 to jest 1. Razy logarytm 3, do której potęgi trzeba podnieść 3, żeby było 27. No do 3 drugich. To wszystko podzielić przez 3. X kwadrat minus 6x. No i elegancko już widzimy, że to będzie x do czwartej. Tu to z tym się skraca i będzie 3 przez 3, czyli po prostu plus 1, czyli x kwadrat minus 6x i dowiedliśmy tego, co trzeba było dowieść. No i teraz obliczamy najmniejszą wartość tej funkcji. To jest znowu zadanie dosyć trywialne. Pierwsze, co trzeba zrobić, no to przede wszystkim liczymy pochodną. Jak liczyć pochodną? Było już trochę wyżej, no ale wiadomo, trzeba obejrzeć ten materiał, tam jest wszystko dogłębnie wytłumaczone, no ale prosto. Mamy tą funkcję, czwórka spada przed i potęga spada o 1. Dodać, dwójka spada przed i potęga spada o 1. No i tutaj analogicznie po prostu minus szóstka. Mamy to zrobione, wow, mega. Jeszcze warto sobie jebnąć dziedzinę. Mamy dziedzinę, jako że tutaj był logarytm w liczby logarytmowanej i wiemy, że to mają być dla każdej liczby dodatniej, no to wiemy, że po prostu to będzie od zera do nieskończoności. No i teraz musimy znaleźć miejsce zerowe tego, żeby znaleźć minimum, bo wiemy, że w miejscach zerowych pochodnej funkcja główna przyjmuje najmniejsze albo największe wartości. No i teraz jak to obliczyć? Mamy trzeciego stopnia, no to tutaj jest metoda strzelania. Strzelasz wszystkie liczby po kolei, 1, 2, 3, generalnie wszystkie, co dzielą 6 zazwyczaj, no ale najprościej. Widzimy, że 1 jak wstawimy, to będzie ok, bo to będzie 4 plus 2 minus 6, czyli będzie banglać, czyli już na dobrą sprawę wiemy, że 1 nam dzieli. No to teraz robimy schemat Hornera. Schemat Hornera, wrzucasz tu czwórkę, do kwadratu nie ma żadnej potęgi, więc jest 0, potem jest 2 jako współczynnik i potem minus 6. No i teraz tak, czwórka przepisujemy, jak to w Hornerze bywa, 4 razy 1 dodać 0, 4, 4 razy 1 dodać 2, 6, no i 6 razy 1 dodać minus 6, 0. Wszystko się zgadza elegancko, więc teraz możemy sobie to rozpisać do postaci x minus 1 i zostaje nam to, co nam tutaj wyszło z tych współczynników, czyli 4x kwadrat dodać 4x dodać 6. Teraz postarajmy się jeszcze rozłożyć ten oto czynnik. No i teraz, żeby to rozłożyć, najprościej jest po prostu policzyć deltę. Delta będzie 16 minus 4 razy 4 razy 6, czyli 16 minus 96, czyli minus 80. Delta mniejsza od zera, znaczy, że tego się nie da dalej rozłożyć, bo nie ma miejsc zerowych. Więc wiemy, że naszym jedynym miejscem zerowym tej funkcji będzie x równe 1. Możemy ten fakt zapisać. Delta mniejsza od zera, z czego wynika, że jedyne miejsce zerowe f' od x to jest x równe 1. No i wiemy, że ta wartość, którą mamy obliczyć, na pewno będzie w x1, ale teraz musimy jeszcze to udowodnić, więc teraz musimy sobie sprawdzić, kiedy f' od x jest większe od zera. No to wtedy tylko gdy to, co mamy tutaj, to nasza funkcja, a raczej pochodna, jest większe od zera. Mamy tylko jedno miejsce zerowe, więc to będzie dosyć proste. Funkcja trzeciego stopnia, więc zaczynamy tu. No i tu po prostu przechodzi w jedynce. No czyli wiemy, że to będzie dla x należącego od 1 do nieskończoności. No i z tego też będziemy wiedzieć, że funkcja f' od x jest mniejsza od zera, też w analogicznym przypadku, gdzie x jest po prostu od minus nieskończoności do 1. Z tego możemy wnioskować, że najmniejsza wartość f od x jest w x równym 1, bo wiemy, że jeżeli pochodna najpierw jest ujemna, a potem jest zdatna, no to nasza funkcja najpierw będzie maleć aż do tego punktu, do którego dojdziemy i potem będzie rosnąć. Więc wiemy, że ta na pewno będzie wartość najmniejsza z tego faktu. No jako, że mieliśmy obliczyć najmniejszą wartość tej funkcji, to teraz trzeba tylko to jeszcze podstawić. Więc bierzemy wzór, po prostu podstawiamy f od 1, dodamy 1, to będzie 1 dodać 1 i minus 6. Prosta sprawa, prosta piłka, no i wychodzi po prostu minus 4. Cyk, zadanko zrobione. I w ten oto sposób 6 punktów wpada na nasze konto.
Oczywiście tu są jeszcze takie zadania optymalizacyjne, jeżeli chcecie zobaczyć, jak takie się robi, no to też polecam ten materiał, tam wszystko jest. Generalnie polecam dużo materiałów z mojego kanału, tych starszych, bo w tych starszych to tam to jest dopiero kompendium wiedzy, a prawda jest taka, że matematyka to nie Liga Legend, tu rzeczy się nie zmieniają co 2 tygodnie. Coś, co było aktualne 10 lat temu, nadal tak samo działa. To nie jest tak, że nagle wchodzi jakiś wielki matematyk i mówi, że 2 plus 2 od dzisiaj jest równe 5, a nie 4. Tutaj wszystko jest takie same, więc polecam tam zobaczyć. No i powodzenia Wam życzę na maturze rozszerzonej. Cześć!